W naszym województwie mamy 31 urządzeń, które są wyczulone na naszą zbyt wysoką prędkość. Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie podał listę fotoradarów wraz z liczbą zdjęć, jaką wykonały w minionym roku. I jak się okazuje, w naszym województwie najskuteczniejszy okazał się fotoradar, i tu uwaga, z Łódzkiej Kolonii. Wszystkie urządzenia rejestrujące tak zwane fotoradary w województwie lubelskim w ubiegłym roku zarejestrowały 42 650 wykroczeń przekroczenia dozwolonej prędkości. Najwięcej naruszeń zarejestrował fotoradar w miejscowości Łódzka Kolonia, 3750. Kolejnym fotoradarem, takim tym rekordzistą, można powiedzieć niechlubnym, jest Łopiennik Górny, 3700 naruszeń, a Nusin 3200. Co ciekawe, warszawscy urzędnicy planują montaż kolejnych urządzeń, w tym kontrolujących wjeżdżanie na skrzyżowanie na czerwonym świetle. W tym roku planowana jest instalacja urządzeń, kolejnych urządzeń do kontroli wjazdu pojazdów na czerwonym świetle na rondzie Kuklińskiego Lubomelska, Alei Solidarności oraz skrzyżowaniu Alei Tysiąclecia z Aleją Unii Lubelskiej w Lublinie. Ponadto planujemy zamontowanie urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości. To będzie nowa lokalizacja na odcinku Chrubieszów-Gołąb. W przypadku zarejestrowania naruszenia polegającego na niezastosowaniu się do sygnału świetlnego przesłany zostaje zgromadzony materiał dowodowy. Tam między innymi jest właśnie seria zdjęć przedstawiających właśnie sytuację, w której doszło do popełnienia wykroczenia, tak więc materiał dowodowy przedstawia również czas, jaki upłynął od zapalenia się tego czerwonego światła. W naszym powiecie są jeszcze dwa fotoradary. W Firleju ten zarejestrował 921 przekroczeń prędkości oraz w Przytocznie, który zrobił 1535 niechlubnych zdjęć.